Hejka wszystkim, to Arabella tutaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Troszeczkę tutaj, no mam troszkę przerwę, trochę mam spadek energii co do nagrywania, ale mam nadzieję, że mi przejdzie wkrótce. Dzisiaj pokażę wam takie nieudostępnione animacje koni fryzyjskich, o których prawdopodobnie nie wiecie, dlatego zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Zanim jeszcze przejdziemy sobie do odcinka konkretnie, to tutaj macie moich 5 ostatnich subskrybentów. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Również zapraszam was na mój serwer na Discordzie Arabeleki, do którego link jest w opisie każdego filmu, i na wszystkie moje media, takie jak Instagram, TikTok czy Facebook. A teraz już na spokojnie sobie przechodzimy do głównego tematu odcinka. Mianowicie CC Creations wrzuciło dzisiaj na swój kanał film pod tytułem The Unreleased Frisian Animations. Czyli jakby nieopublikowane, niewrzucone animacje fryzów, i to jest chyba tak, że po prostu jakby wiecie, SSO w trakcie tworzenia fryzów miało dużo pomysłów na animacje, tam w trakcie różnych chodów, jest również dębowanie, jakieś pozy, wszystko się dowiecie za chwilkę. I po prostu chyba ich nie wrzuciło, ale pliki zostały, CC Creations je odnalazło i za chwilkę sobie wam wszystko to pokażę. Przechodzimy do odcinka. Oczywiście link do tego filmu, z którego korzystam, z tego materiału, z kanału CC Creations, link będzie w opisie filmu. I tutaj mamy taką informację. When the Frisian horses were released, they actually came with a bunch of extra animations that no other horses breed in Star Stable has. Tutaj chodzi o to, że po prostu kiedy te konie frezyjskie zostały wyrzucone, miały właściwie więcej tych dodatkowych animacji niż pozostałe konie w SSO. Chyba tak to tłumaczę, jak źle, to przepraszam, Jezus, aż sprawdzę, bo ja się stresuję zawsze. Bo to jest tak, że jak ja sobie sama czytam, to niby wiem i niby to się wszystko zgadza, ale jak tłumaczę na filmie, to po prostu aż się stresuję, żeby wszystko było dobrze, bo się boję, że ktoś mnie zhejtuje w komentarzu. Tak, dokładnie tutaj chodzi o to, że kiedy po prostu zostały wypuszczone te konie fryzyjskie, to tak naprawdę miały więcej takich dodatkowych animacji, aniżeli ta pozostała część raz koni w SSO. It looked like they were testing to give the horses gains more variation, like an occasional tail swish or head down. Not. Dobra, to już aż takie ważne nie jest. Tutaj chodzi o to, że po prostu to wygląda tak, jakby oni testowali różne wariacje, które chcieli dać tym koniom, różne animacje, no i po prostu te pliki zostały, tak jak mówiłam na początku filmu. Dobra, myślę, że to już tego info koniec. Aha, już tu jest. I was waiting for SSO to do something with that, but since only the Frisian got extra animations, I figured they scrapped the idea, at least for now. Aha, czyli te pliki się pojawiły znowu. Czyli być może szykują po prostu nowe konie, które by miały te animacje. But I thought you might be interested to see them, because I like the idea of more gay variations. Dobra, to obejrzymy sobie. Tutaj mamy normalne chodzenie i tak wyglądają jakby fryzy, jak normalnie chodzą. Tutaj mamy ten drugi chód, znaczy pierwszy chód z innych animacji. Tutaj mamy drugi. Trzeci z takim pokiwaniem głową. O, ten to jest chyba mój ulubiony z tym językiem. To jest chyba mój ulubiony, serio. Ten czwarty. Tutaj ten piąty to... Aha, to machanie ogonem. Okej, to mi się podoba, jest fajne. Teraz mamy tutaj kłus i tak wygląda normalna animacja kłusu. Teraz mamy tutaj... A, ale super, bo tak mu latek żywa, pięknie. Drugi tutaj jest takim, któremu się głowa przesuwa i dalej mu tak pięknie latek żywka, super. Tutaj jest takim podnoszeniem łba, potem trzecia animacja kłusu. Czwórka, co tu jest? Aha, zamiatanie ogonem. Czyli to będzie generalnie chyba podobnie, tak mi się wydaje.
Piątka też takie kręcenie głową. To jest, wiecie, to wszystko bardzo podobne do siebie. Teraz mamy galop. I tu jest jakby ta normalna animacja, jak to wygląda. I tutaj tak bardziej koń pracuje głową, że tak się, jak wiecie, o co mi chodzi. Ale mi się podoba ten chód. Oj, coś się zacięło. Momencik. Już działa, ale coś mi się dalej tnie. Nie, jednak nie działa. Kurczę. Dobra. Tu jest ten też z takim językiem, ale tylko jest otwieranie pyska. Galop. Teraz galop. Ale był... No dobra, w sensie... To i to jest galop, ale teraz jest ten szybszy. I według mnie, tutaj jakby nie będę mówiła cały czas, co widzimy, bo jakby, wiecie, też macie oczy i... Dobra, głupio to brzmi, ale jakby... Wiele tych animacji jest naprawdę, naprawdę super. Niektóre są dziwne, ale... niektóre są dziwne, natomiast niektóre są super i naprawdę żałuję, że SSO wybrało inne. Na przykład, o, ten galop piąty mi się bardzo podoba. Że tak ten koń to choć tak pracuje głową. Teraz mamy ten szybki galop i tak wygląda normalna animacja. To jest bardzo podobne, tylko tutaj tak zamiata bardziej tym łbem. Dwójka też wygląda bardzo podobnie, tylko chyba zamiata w drugą stronę. Trójka, aha, it's the hip. To jakby praca tym biodrem jednym, a w czwórce, aha, praca drugim biodrem, okej. Okay. Tutaj widzę, że SSO raczej robiło tak, że raz jedno, raz drugie. I tutaj mamy kombinację. Starał zrobić się tutaj po prostu wszystko, co dało się. Żeby jakby zrobić jak najwięcej kombinacji chyba tych wszystkich chodów, coś takiego. No, wyjrzmy tutaj za kawałek. Okej, okay, i tutaj mamy teraz jakby dębowanie. I to jest jakby normalna animacja, a teraz zobaczcie te jakby extra animations. To jest pierwsza i jakby uważam, że jest naprawdę, naprawdę jest piękna. I no dobra, może tutaj mamy takie dziwne niektóre momenty, ale bardzo mi się podoba jej zamysł, że tak to ujmę. I mamy jeszcze dwa dodatkowe... jakby dwie dodatkowe animacje skoków i jakby tutaj ja nie wiem, co się podziało i co jest to, co miało na myśli to robiąc, ale okej. Może, wiecie, jakby fajnie było, miało to fajnie wyglądać, aczkolwiek no tutaj trochę mi się nogi nie w tą stronę wygięły. I tutaj mamy skoki z kłusa, że jakby wiecie, z kłusa i koń potem od razu wraca do kłusa. I jakby bardzo mi się to podoba. I to zostało też dodane do koni fińskich i arabskich. Tutaj widzimy, że jakby ten skok z kłusa. Zobaczymy, może w przyszłości nam dodadzą skok z kłusa dla przynajmniej co niektórych raz. Ale naprawdę myślę, że bardzo fajny skok. I lepszy na pewno od tego pierwszego fryzów. I mamy jeszcze animację, która się nazywa posing, czyli jakby pozowanie. Jest... jakaś taka, ja nie wiem, bo jest trochę dziwna. I zobaczcie, teraz jest zwolniona. I bardzo zwolniona. Ja nie wiem, co w tym chodzi. Ale tam jest napis don't ask me, więc no. I jeszcze arabskie konie mają animację nazywaną Marwari Poses. Tutaj to w ogóle nie wiem, co się wydarzyło. Więc jakby okej. Znaczy chyba to napisała, że nie działa. No dobra, kochani, mam nadzieję, że film był dla was interesujący. Ja się tutaj bardzo dobrze bawiłam oglądając to wszystko, bo też to jest dla mnie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I co, dajcie znać, która animacja wam się najbardziej podobała i którą uważacie, że SSO powinno dodać zamiast tej, która faktycznie jest. I... czy myślicie, że SSO wkrótce nam doda te skoki z kłusa? No to co? Kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Pa!